32 wyścig rozpoczynamy konferencją prasową. Odbędzie się 23-26 czerwiec. Startujemy 23 w środę w Pabianicach. Pierwszy etap będzie finiszował tu w Łodzi. Akurat nie ulicy Piotrkowskiej, ale w mieście Łodzi. Po obiedzie będzie drugi etap, który się odbędzie od Skutna do Płocka. Natomiast 24 w czwartek startujemy z Koluszek do Sieradza. Trzeci etap w piątek będzie się odbywał z Tomaszowa Mazowieckiego do Kielc. Tam odbędzie się rywalizacja 6 górskich premii. Tam się rozstrzygnie najaktywniejszego górala, najsilniejszego. I ostatni etap w sobotę, Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola. W mieście, gdzie jest duża miłość do kolarstwa. W mieście, w którym jest jedna z najlepszych polskich drużyn, Woster. Na trasa wyścigu będzie miała 740 km, premii górski będzie 7, lotnych finiszy 11, pierwszy zaczniemy w gminie Brójce i to co najważniejsze, 168 kolarzy potwierdziło udział w swoim wyścigu i 40 jeszcze czeka, jak się zwolni miejsce. Tego nie było do tej pory i mam nadzieję, że to się uda. Będziemy oglądali na trasie bardzo, bardzo, bardzo duży peleton. Dzisiaj zapraszam wszystkich tu na MTW Łodzi 23. Na starcie w Pabianicach, na starcie w Koluszkach, meta w Sieradzu, na starcie w Kutnie, meta w Płocku, start w Tomaszowie, meta w Kielcach i start w Ostrowie Świętokrzyskim, meta w Stalowej Woli.